historii każdej jednostki są wydarzenia, które można nazwać kamieniem milowym. Są one odnośnikami do określenia w czasie tego, co się działo wcześniej i później. Dla tutejszej społeczności z pewnością tym kamieniem milowym, punktem odniesienia było powstanie 120 lat temu Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciborzu Markowicach. Pielęgnując pamięć historyczną, przygotowaliśmy dzisiejszą uroczystość. Tym uroczystym apelem chcemy oddać hołd założycielom i naszym poprzednikom. Chcemy dziś cieszyć się 120 latami funkcjonowania jednostki OSP. Pokazać, jak dumni jesteśmy z tego dziedzictwa. Pragniemy najmłodszym, naszym następcom wskazać, jak należy pielęgnować historię i pamięć o poprzednikach. Powód do uzasadnionej satysfakcji mają również wszyscy, którzy wspierają naszą społeczną działalność. Uważam, że wyrazem uznania dla naszej strażackiej służby i 120 lat działalności jest Państwa udział w obchodach tego jubileuszu. Serdecznie witam zatem wszystkich w Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciborzu Markowicach. W sposób szczególny witam naszych zacnych gości. Swą obecnością dzisiejszą uroczystość uświetnili poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Michał Woś. Wiceprezes oddziału wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Katowicach druh Stefan Kaptur. Komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, starszy brygadier Jarosław Ceglarek. Prezydent miasta Racibórz, pan Dariusz Polowy. Radna miasta Racibórz, pani Justyna Poznakowska. Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego, pan Stanisław Brugała. Dyrektor Biura Poselskiego pana Michała Wosia, pan Szymon Szrot. Ksiądz proboszcz Józef Ibrum. Kapelan strażaków ziemi raciborskiej, ojciec Marceli Dębski. Ksiądz Stefan Kotula. Prezes LKS 07 Markowice, Sebastian Bańczyk. Specjalnych. Starszy brygadier w stanie spoczynku Jan Pawlik oraz byłego dowódcę Państwowej Straży Pożarnej w Leverkusen Gerdard Korpschwart. Witamy również członków honorowych naszej jednostki. Panią Czogała Łucja, pana Kalusek Jerzy i pana Mroczka Stanisław. Delegacje i sztandary jednostek OSP z Brzezia, Miedonii, Sudoła, Henkel Polska, Kobyli, Babic i Raszczyc. Witamy orkiestrę dętą gminy Nędza pod batutą pana Krzysztofa Fulneczek oraz naszego prowadzącego dzisiejszą zabawę zespół muzyczny Fuego. Witam wszystkich przybyłych strażaków, mieszkańców i sympatyków Straży Pożarnej. Dziękuję.